Dzień dobry. O, jest pan, ludzie. Przepraszam za spóźnienie. Panie, ile można czekać? Załkałam się na śmierć prawie, czekając na pana. To pani ukała? Tak. Myślałem, że szczury grasują. Dobrze. A co, to szczury ukają? Nie, grasują. Czy pani jest w komplecie? Coś mi odpada? Znaczy, pytałem o rodzinę, w sensie, że... A, czy... czekamy na syna jeszcze. Na syna czekamy, dobrze, okej. Okay. Dzień dobry. O, idzie. Przepraszam najmocniej za spóźnienie. Jest dzień dobry, pan jest synem, tak? Ja jestem synem, dobrze. Ja jestem synem, a to jest moja matka. Jestem synem matki. A, no dobrze wiedzieć. A ja jestem matką syna. Okay. Syna jedynego. Jedynego, czyli nieudacznik, dobrze. Okej. Okay. Dobrze. Proszę państwa, bo miałem w agendzie wypisane, że będzie jeszcze jedna osoba, więc nie wiem, a, czy... miał być mój brat, ale wie pan... No mamy taką sytuację w rodzinie, wolelibyśmy tak niespecjalnie rozgłaszać. A co się stało? No nie mam kontaktu z bratem od 3 tygodni, wie pan, łączności co nie ma. Co pani powie? No wie pan, może przemilczmy raczej ten temat, bo to... Ale co się stało? A, takie pieniądze drogi, wziął od bociana i 3 tydzień z żabki nie wychodzi. Cholera jasna. Żabi cuk. Czyli nie czekamy w takim razie. Dobrze. Jak się pojawi, to na pewno się zorientujemy. Zorientujemy się, dobrze. Na pewno będzie sztywny. No. To może tak, to może ja powiem na początek, jak będzie wyglądała ceremonia. Ja powiem najpierw kilka słów na temat naszego szanownego beneficjenta, a następnie... Kogo? Beneficjenta? No beneficjenta, tak w branży mówimy na głównego aktora przedstawienia, beneficjent. Co pan powie? No tak. Nie, nieboszczyk czy umarłak? No wie pani co, my mówimy beneficjent, no ale wie pani, to w końcu pani jest płatnikiem, więc... No ja jestem. Więc no może pani sobie wybrać. No ja bym chciała mieć wpływ. No tak, jak pani jest taka namolna, to proszę bardzo, niech pani ma wpływ na to. No, jubilat. No ekstrawagancko, ale do przyjęcia, okej. Okay. Pana, on był tak rozrywkowym człowiekiem, on zawsze powtarzał... Ja to bym chciał, żeby na moim pogrzebie to zatańczyć, zaśpiewać. No mam nadzieję, że pani tu nie będzie tańczyć, proszę pani, bo jednak... Nie będę dreptać, ale wie pan... No, ale 100 lat będzie można zagrać, nie? No gdzie 100 lat, synaczku? Przecież człowiek nie żyje, co pan... 100 lat, niech nie żyje, nam będziesz śpiewał, no też ty się zastanów, co ty mówisz czasami. No to może 100 lat, niech leży nam. No widzę, że bardzo kochał pan ojca. A właśnie kochał, no życzy mu, żeby leżał, tak? Tyle lat pracował, zmęczony, niech leży człowiek. Co, na siedząco go pochowamy, proszę pana? To jest grobowiec rodzinny, wszyscy się musimy zmieścić. Na siedząco nie pochowamy, niech leży. Niech leży nam, właśnie. Ale proszę pani, ja nic nie mówiłem, żeby kogokolwiek to na siedząco chować. Ja jestem na lekach. Leczę wzdęcie, więc troszeczkę, wie pan, szacunku. To sporo pani tego musi brać, dobrze. No, to już... Bardzo silne leki. Silne. Z zagranicy tabletki, proszę pana. No już też... Jak pięść, takie duże. No, domyślam się. Mama ledwo łyka. No. Dobrze, dobrze. To w takim razie ja powiem kilka słów na temat naszego szanownego jubilata, a następnie wspólnie wykonamy jakąś taką elegancką piosenkę, żeby to jakoś tak to artystycznie podsumować tutaj całe to... Znam mnóstwo, on grał tam w zespołach różnych. No to dobrze, no to jak pan zna... Od sasa do lasa. Będzie pan się mógł tutaj popisać od sasem do lasem, dobrze. W takim razie, okej. No to w takim razie jesteśmy gotowi, tylko jeszcze jedno techniczne pytanie mam. Tak. Państwo, rozumiem, zrobili już przelew, tak? Tak, zrobili. Dwa zrobiłam nawet przelewy. Dwa? No dwa, bo pan wysłał aneks, że jakieś dodatkowe koszty się należą i że należy zrobić dolew, aha, no to dolałam. Okej, okay, dobrze. No, to no chyba, że się nie należy, to pan odleje, no bo wie pan, to też... Nie, proszę mnie, to jest nawet technicznie niemożliwe, proszę pani, bo to jest takie konto, że to jest tylko konto wlewowe, proszę pani. Tam nie ma wylewu z tego konta, bo tam może tylko wlać pieniądze, no nie da się wylać po prostu. Nawet się nazywa konto bezwylewowe, proszę pani, nie ma. To tak jakby zlew bez wylewu, bo tylko tu tego. A jaki bank? Wiarygodny. Polski? Tak, polski. Założyłem ja z bratem i z dwoma kolegami, także 100% polski kapitał, proszę pani. Także czyli bezpieczny. Bardzo, bardzo bezpieczny, tak. Zalecam w ogóle, tak. Proszę. Ja nie mam co wlać, także wie pani, już wszystko wlałam. Tak. Jak pani będzie miała rentę, to może pani wlać też, tam niech pani nie oszczędza. Okej, okay. No to dobrze, no to jak państwo... Tak, co jeszcze? No ile gadania, no. No proszę tak? pani, no muszę przecież o wszystko zapytać, żeby potem mnie pytać w trakcie i ceremonii, żeby tego nie przerywać, prawda? Dobrze, tak? Dobrze. To... Z szacunku tutaj do zmarłych chciałam, bo to przecież... No ale to wie pani, no, z szacunku do zmarłych ktoś tabletek nie bierze, a dobrze, ale... No i pan się przytkał, no i pan się przytkał. Nie, tak? Czasami pan, coś pan chlapnie i potem pan się przytyka. Jeszcze pana nie znam, a już wszystko o panu wiem, no. No to bo panie widać, że pani kogoś nie zna i pani od razu wszystko wie, to no. Tak. Chciałem zapytać po prostu, czy no państwo, pan pyta, no? Czy państwo płacili za to, żebym płakał na pogrzebie, bo... Proszę pana, to było w dolewie.
A w dole, wiedziałem. No. Kurczę, blady, tak? No to. I co? No to jest niezręczna sytuacja, jest. Bo w takim razie ja się pomyliłem. Ja na poprzedniej imprezie po prostu płakałem jak bubr. Ja już, ja już nic nie wycisnę, ja jestem wypłakany. Ja mam zespół suchego oka, także to już jest koniec, pustynia. No i co teraz? Odlać się nie da? Nie. No to jakaś rekompensata się należy. No. O, jaka roszczeniowa postawa. No. Mam wiadro pieczarek w samochodzie, może... Nie. No wie pan, naprawdę, jeśli chodzi o grzyby, to ja muszę mieć pewne źródło, także niech pan to się nie wyrywa. Rozumiem, dobrze. Nie wiem, coś trzeba wymyśleć, no bo wie pan, to też tak... Dobra, mam. Jak ja umrę, to pan się obficie rozpłacze, ty dopełnisz formalności. O, bardzo dobry pomysł, świetnie, no to nawet za darmo już będzie wtedy, no to wiadomo, także... bo to w dolewie było, co pan chce, dwa razy wyszarpać? No tak, tylko podkreślam, Hiena. Żeby też... Tylko żeby tam dzień przed się pan odpowiednio nawodnił, nie? No. Dużo wody, wegańska dieta bez mięs. Proszę państwa, jestem profesjonalistą, będę płakał jak z węża strażackiego. Proszę się nie martwić. No też bez przesady, żebyśmy matki w basenie nie pochowali. Wie pan, no, będzie co najwyżej ślisko, także proszę założyć kalosze, znaczy co pan z tego wyjdzie. No, okay, łyżwy, no. No to dobrze, no to po wszystkim tylko terminy jakieś ustalimy i tego. Także jak będziemy terminy? No już terminy? No przecież pan zapracowany, no. No proszę pani, myśli, że pani sobie umrze i ja przylecę panią chować, proszę pani? Ja już mam zapisy, proszę pani, na październik, na ludzie przed 1 listopada chcą zdążyć, to też niech pani sobie... To już nie jest takie proste, że pani bachi, ale już tu jestem od razu. No, a jakiś taki pierwszy wolny termin? No to 21 teraz mam okienko. Tego miesiąca? No tak, tego miesiąca. No. Jezu, to zaś. No tak, no ale tak patrzę na panią, to nie ma co tego ciągnąć. Także... W sumie to wie pan, może i pan ma rację, bo to no też ja takie wiem, wszystko. Ja się znam w dniu na świra, ten, wie pan, ja robimy to wszystko. Wszędzie. Okno umyłam, deszcz zalał, po co to wszystko? To nie ma sensu. Bez sensu. Nie ma sensu. Do futerału, do ja futerału. Ja tyle przeżyłam, panie, co ja przeżyłam. Po co pani więcej? Ja się nawet nie będę przebierać, to już jestem gotowa. Dobrze pani wygląda. Dobrze, nie? Nawet jak się. Jak się położę, to nie będzie wzdęcia. Nie. No przecież ja bym. Trumnę XXL bym zamówił raczej, ale no. Dobrze, no to mamy wszystko już omówione, to w takim razie możemy zaczynać. Tak? Państwo gotowi, to teraz proszę, żeby się wyciszyć. Tylko to... Co? Na NFZ czy prywatnie? Bo ja na NFZ to się nie godzę, bo ja nie dożyję na NFZ. Prywatnie, tak? No prywatnie, tylko prywatnie chowam, proszę pani, na NFZ nie biorę robót, bo to potem ciężko wyszarpać pieniądze do NFZ, to jest tak, że... No. Tylko chciałam się upewnić. No, dobrze. No proszę, teraz o ciszę. Proszę się wyciszyć. Proszę o ciszę. Chodzi o to, żebyśmy wkroczyli w ceremonię z należytym szacunkiem, wyciszeni. Proszę nic nie mówić. Po prostu. Ale... Pan do mnie mówi? No ty już się pomału wyciszaj. No. Naprawdę. Proszę o ciszę. Ja proszę. Ja, nic nie mówię. Ja proszę, ale. Proszę o ciszę. Proszę o ciszę. Płaka. Pan jest zaburzony. A pani gada cały czas, proszę pani. Mama jest na silnych lekach, no, musi pan zrozumieć. Niech pan tak nie robi, mi się chce siku. Jak w przedszkolu mi tak ktoś robi, to ja sikam w rajtuski. No to proszę nie robić, pani, proszę nie pobudzać. Pani sobie tak nie robi, bo się pani zasika. Pani sobie... Pani robi pani, tak. Pani mówi, że mnie psi nie psi, robiła, psi, pani... Psi, psi, psi. No i, oj. Bez psiusiania. No. Cisza. No, bardzo proszę. Szanowni zebrani, spotkaliśmy się tutaj, aby po raz ostatni pożegnać naszego ukochanego jubilata, Tadeusza. No już? Tadeusza, tak? No Tadeusza, to przepraszam bardzo, przez ten pośpiech kartkę w samochodzie zostawiłem, a zapisałem sobie na kartce Tadeusz Wajchę-Przełóż. To Mateusz Wajchę-Przełóż. No właśnie, teraz się przypomniał, że jeszcze Mateusz jest Wajchę-Przełóż. Nie, jeszcze tylko Mateusz Wajchę-Przełóż. Tadeusz nie przekładał żadnych wajch, on był cukiernikiem, panie. Proszę pani, nie wiem, kim był Tadeusz, ja po prostu no sobie zapisałem panu, rymowankę, był, żeby zapamiętać. Nie przekładał wajch, był cukiernikiem, pączki robił. No dobrze, no to mi... To, ciasto przekładał. Po prostu, no nie wiem, to... Miętolił. Tadeusz czy Mateusz, bo ja już... Tu leży Tadeusz, a ja jestem Mateusz. Czyli pan jest Mateusz, dobrze, tu jest Tadeusz. No to może zróbmy zbiorówkę, we trójkę z matką się położymy. Szarpnie pan za wajchę, zjedziemy w dół. Pewnie, jeszcze pogrzeb z gruponu będę urządzał. Tadeusz, tak? Tak. Tadeusz. Tadeusz! Nigdy nie był szczęściarzem. Wręcz przeciwnie, był nieszczęściarzem. Jego szwagier jest zwykłym pijakiem. Jego syn jest pospolitym złodziejem. Co prawda muzykalnym, ale nie do końca wiadomo, skąd ma instrument.
Jego żona... Żonę miał, jaką miał. Wyszła za niego i choćby za to należy ją szanować. Bogu dziękować, że córki nie miał. Tadeusz już od wczesnego dzieciństwa miewał różne drobne wypadki. W wieku 6 lat za mocno wychylił się przez okno. To było 6 piętro, a grawitacja zrobiła swoje. Ja tylko przypomnę, grawitacja 9,81 N na sekundę na metr kwadratowy, tam sinus, cosinus, tangens, cotangens, lambda, pi, pierwiastek z 6 bodajże. Szedł jak strzała. Tadziu to przeżył. W wieku 10 lat próbował wyrwać wystający z ziemi miedziany drut. Trzej jeźdźcy apokalipsy, Volt, Ohm i Amper, zrobili swoje. 20 minut nim szarpało. Tadziu to przeżył. Czasami wydawało się, że sam prowokował los. Tam, gdzie nikt inny nie włożyłby ręki, on wkładał twarz. Jak do tej nory borsuka w wieku 14 lat. Tadziu i to przeżył. Jednak tydzień temu, nie bacząc na prośby i nalegania rodziny, zatrudnił się w fabryce, gdzie wielkie maszyny przerabiały kurczaki na pasztet z dzika. Wystarczył moment nieuwagi i jedna z tych maszyn zaczęła wkręcać fragment jego odzieży ochronnej. Próbował się wyrwać. Walczył z całych sił i nikt tak jak on nie przekonał się, jak trwałą odzież ochronną produkuje Spółdzielnia Pracy Jedność. To nic. To nic, że jego trumna jest blaszana i okrągła. I to nic, że pod napisem "Niech spoczywa w pokoju" jest napis "Pasztet z dzika". Bo przy jego nieszczęściu to, że w ogóle możemy go pochować, to jednak jest wielkie szczęście. No, to tyle ode mnie. Muszę przyznać, że pięknie pan to przygotował. A, dziękuję serdecznie. Wielu faktów nie znałam. No tak, no mogła pani nie znać. No. Z tym prętem na przykład, to w ogóle. Drut, proszę pani, to był drut. O. Ale to jest fizyka, to mogła pani nie znać. Dobrze. Okej, okay. To proszę państwa, w takim razie teraz zaśpiewamy coś. Proszę zagrać coś takiego rzewnego, ale z czadem jednocześnie, żebyśmy to jakoś tutaj pięknie podsumowali. Tylko prosimy, żeby tak w miarę szybko, bo mam mało czasu, bo jeszcze jedną imprezę dzisiaj mam, także szybciutko. Przepraszam bardzo, ale po prostu pan za wolno gra, pan za bardzo to rozciąga, proszę pana, to proszę szybciej po prostu. No muszę to rozciągać, jak nie będę rozciągać, to nie będzie grało. No. Proszę pana, to nie wiem, to niech pan może bardziej ścieśnia niż pan rozciąga, no nie wiem, no po prostu chodzi o to, żeby pan szybciej grał, proszę szybciej grać. Postaraj się, synaczku. Dobrze, stop, proszę pana, pan myśli, że jestem głupi jakiś? Ja proszę pana, ja nie słyszę. Ja pana proszę, żeby pan szybciej grał, a pan szybciej tupia, tak samo gra, proszę pana. Proszę nie stawiać biernego oporu, proszę po prostu szybciej grać. No to przecież to jest chyba proste, tak? Prosty komunikat, proszę szybciej. No i co dyszysz? Po co te fochy? Po prostu graj szybciej. Człowieku, co ty jaja z pogrzebu sobie robisz? Proszę cię, żebyś szybciej grał, a ty się zaczynasz szarpać nagle. Czego ty się szarpiesz? Co ty w ogóle za szarpado tu przyznać? Co to jest w ogóle? Co to jest? Harmoszka. Proszę bardzo, harmoszka. Przed z harmoszką się poszarpać na cmentarzu. Ktoś nie ma normalnych instrumentów? Puzon, gitara, trąbka, okaryna. Cymbały są w domu. Cymbały. Przechodziłeś koło sklepu muzycznego, wystarczyło szybę wybić. Proszę bardzo. Żegnamy Tadeusza, przekręcił się Tadek, leży i się nie rusza, miał w pracy wypadek. Po co szedł do pracy, przecież nie miał szczęścia, mógł być bezrobotny za 620. Jeszcze wczoraj całkiem żył, dłubał w zębie kawę pił, na kanapie leżał sobie, teraz leży w grobie. Chyba szwagier przyszedł. Żegnamy Tadeusza, wyciągnął kopyta. Umarł po angielsku, nikogo nie spytał. Nawet nie wie biedak, że nam zrobił święta.
szczęściami będzie po nim renta. A w ramach stypy zapraszamy Państwa na przyjęcie. Będą śpiewy, będą tańce, tak więc będzie wesoło. Proszę przybyć. Tak czy inaczej, do zobaczenia.